Let's go. It's your birthday. Happy birthday. It's your birthday. Happy birthday. It's a great day. That's what we say. Happy birthday. Super, super, dobra, dobra. A teraz patrzymy, jak się kroi chałwę. Chałwa jest teraz bardzo ciepła, dlatego bardzo dobrze się kroi. Czasami zdarza się, że nie jest taka ciepła i bardzo się kruszy. Dlatego zaraz po dostawie lepiej jej nie kroić, szczególnie zimą. Lepiej poczekać godzinkę albo nawet do następnego dnia. Zostawić ją w cieple, nie chować do lodówki. I wtedy będzie się super kroiła, tak jak właśnie teraz. Zobaczcie, jak Piotrkowi ekstra to wychodzi. Zobaczcie, ja tutaj zaznaczyłem takie kreski. Nie musicie kroić dokładnie tak, ale takie kawałki będą spoko. No, to tak wygląda krojenie. Dobra. Piotrek pokazuje swoją metodę na zawijanie chałwy. To jest bardzo fajna metoda. Wydaje mi się, że wszystko widzicie. Rozwinął folię tak, żeby ta warstwa, która będzie dotykać potem chałwy, nie dotykała. Żeby dotykała chałwy, a nie dotykała blatu. Potem obcina ją nożem. Kiedy robimy to sami lub same, to jest bardzo optymalne rozwiązanie, bo jak mamy drugą osobę, to możemy zawijać ją w folię, a ta druga osoba może nożyczkami wycinać nam ten kawałek, którego potrzebujemy do zawinięcia chałwy. I voilà! It's your birthday. Happy birthday. It's your birthday.